Powracamy, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że ten film dał Państwu do myślenia. Ja wiem jedno, ten film trwał 2,5 minuty. No i to jest bardzo proste działanie matematyczne, jeszcze w tych się sprawdzą. 2,5 minuty, minuta to jest 2 miliony, 2 minuty to jest 4 miliony, prawie 5 milionów komórek w tym momencie umarło. Ale czy to jest powód do zmartwienia? I tak, i nie, w zależności od tego jak się odżywiamy, ponieważ całym problemem to są wolne rodniki, które w zbyt dużej ilości mogą prowadzić do mutacji DNA, to z kolei prowadzi do chorób nowotworowych, do zwiększenia cholesterolu, do szybkich procesów starzenia. Tak? Wolne rodniki niestety niszczą nasz organizm. Nasz organizm sam wytwarza antyoksydanty, bo to jest lek, jak można powiedzieć tutaj, który toczy walkę z wolnymi rodnikami. Natomiast nie do końca, jeżeli mamy złą dietę, niestety nie jesteśmy w stanie tych wszystkich wolnych rodników jak gdyby zniszczyć, zniwelować. Tak? Przez to, że się źle odżywiamy i nie dbamy o swoje zdrowie, wzrost wolnych rodników zaczyna niszczyć zdrowe nasze komórki, które niestety powodują, że rozpoczynają się procesy chorobowe w naszym organizmie. I tutaj bardzo niepokojącym jest fakt, że w kraju cywilizowanym, w ogóle w Europie, w przeciągu ostatnich 10-20 lat wzrost chorób, zgonów z tytułu chorób cywilizacyjnych, czyli zawały, udary serca, niesamowicie wzrósł. To też się pokrywa z momentem, kiedy te właściwości odżywczych warzyw i owoców spadły. Stąd też no, bijemy na alarm, żeby zwracać uwagę na to, co jemy. Jasne. Jak działają wolne rodniki, też możemy Państwu pokazać, drodzy tak. Państwo. Warto z nami zostać, żeby zobaczyć, jak działają wolne rodniki, ale to jeszcze nie koniec, zostańcie z nami. Wolne rodniki to agresywne cząstki, które kradną elektrony Twoim zdrowym komórkom. To może spowodować uszkodzenia, a nawet zabić komórki Twojego ciała. Kiedy te uszkodzenia nawarstwiają się, stan Twojego zdrowia pogarsza się. Aby wygrać tę walkę z wolnymi rodnikami, Twoje ciało potrzebuje antyoksydantów. Antyoksydanty neutralizują wolne rodniki, pomagając uniknąć spowodowanych przez nie zniszczeń, które prowadzą do przyspieszonego procesu starzenia się oraz mogą przyczynić się do wielu poważnych chorób. Twoje ciało może wytworzyć pewną ilość antyoksydantów, ale to, czy masz ich wystarczająco dużo, zależy przede wszystkim od Twojej diety. Jedząc owoce i warzywa o wyrazistych i zróżnicowanych kolorach, dostarczasz Twojemu ciału potężnych fitoskładników odżywczych oraz antyoksydantów, takich jak karotenoidy i flawonoidy. Obecnie mimo tak ogromnego znaczenia antyoksydantów dla zdrowia i samopoczucia, większość ludzi po prostu nie je wystarczającej ilości owoców i warzyw, aby stworzyć silną tarczę obronną przed... I powracamy, drodzy Państwo. Taka trochę lekcja biologii nam się zrobiła w dzisiejszym Troszkę programie. No ale temat jest bardzo ważny, bardzo istotny. Myślę, że warto o tym temacie dyskutować, w tym temacie dyskutować. No to w jaki sposób nasz organizm można chronić przed wolnymi rodnikami? Przede wszystkim, tak jak zaznaczyłam, przez dietę, ale tutaj bardzo dobrą rolę odgrywają wszelkie antyoksydanty. Wiadomo jest, że wszelkie warzywa i owoce o takich wyrazistych kolorach, mocnych smakach bardzo dużo posiadają antyoksydantów i fitoskładników. Z czego wynika, że 5 porcji warzyw i owoców powinniśmy dziennie spożywać? Mianowicie z tego, że nasz organizm tylko przez 3 do 6 godzin magazynuje fitoskładniki w naszym organizmie, stąd też naszym komórkom musimy regularnie dostarczać warzywa i owoce. Oczywiście tutaj, mimo że o tym wiemy, ja muszę powiedzieć, że podczas spotkań na 10 osób średnio jedna osoba pamięta o tym i rzeczywiście stosuje się do zaleceń, aby i warzywa, i owoce jeść i przyjmować tą odpowiednią porcję dzienną. Reszta osób o tym wie, ale się do tego nie stosuje. Jednym z najsilniejszych antyoksydantów jest tutaj jagoda acai. Od 1995 roku dr Alexander Schaus prowadzi badania nad jagodą acai. Szczegółowe informacje można też zobaczyć w książce Cudowny owoc z Amazonii, która jest dostępna w księgarniach, więc tam możecie sobie Państwo wszystko poczytać. Na dzień dzisiejszy jest to jeden z najsilniejszych antyoksydantów, dlatego warto
warto przede wszystkim zwrócić tutaj uwagę. Oczywiście, tak jak mówiłam, no, ja nie chciałabym i myślę, że nikt z nas nie chciałby być ofiarą tych statystyk, jeżeli chodzi o choroby. W związku z tym idealną odpowiedzią są produkty Monavi. Na bazie liofilizowanej jagody acai. Proces liofilizacji to jest proces zaczerpnięty z NASA. Firma Monavi opatentowała ten proces i jest skład tutaj w naszych produktach. Głównym naszym produktem jest Monavi Original, ten fioletowy. On tutaj zawiera jedną czwartą liofilizowanej jagody acai, natomiast pozostała część produktu to jest 18 synergicznie ze sobą połączonych owoców, które pochodzą z ekologicznych plantacji, które są pozbawione wszelkich pestycydów, metali ciężkich, środków chemicznych. Tu mamy acerolę, mamy żurawinę, o której wiemy, że ma bardzo dobre właściwości, jagodę goji, o której też bardzo dużo się mówi, kiwi, banan, winogrono i oczywiście jagoda acai. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie dziennie tych wszystkich owoców kupić, bo nawet one nie są dostępne i tym bardziej spożyć. Tak? Produkt ten już jest przeznaczony dla każdej grupy wiekowej, nawet dla dzieci od pierwszego roku życia. Ciekawostką jest to, że 120 ml produktu dziennie zapewnia nam taką porcję 13 porcji warzyw i owoców, tak? Czego nie jesteśmy w stanie tutaj spożyć. Kolejnym produktem jest Monavi Active. Oczywiście skład, jeżeli chodzi o owoce, jest ten sam. Dodatkowo jest dodana glukozamina pochodzenia roślinnego oraz witamina C. Wiemy, że glukozamina bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o wytwarzanie kolagenu, o stawy. I tutaj przy 95% osób badanych zauważono poprawę, jeżeli chodzi o schorzenia stawów. Dodatkowym atutem też jest, że Monavi Active rekomendowany jest przez sportowców światowej klasy. Jest również przebadany antydopingowo, więc jak najbardziej polecam i dla osób, które ćwiczą, także dla pań, które by chciały poprawić sobie cerę, bo wiadomo, kolagen jest dla nas niesamowicie ważny. Jest jeszcze napój izotoniczno-energetyczny, taki zamiennik wszelkich energetyków dla ludzi, którzy potrzebują dużo siły, tak, zwiększa wytrwałość, lepiej organizm funkcjonuje. Oczywiście jagoda acai to jest nasz główny bohater wszystkich produktów, yerba mate, guarana, zielona herbata, czyli wszystko naturalne. No i program RVL, z którym tutaj ruszymy akurat w programie Poznaj zrzuca kilogramy, suplement w postaci szejku, który oprócz jagody acai ma w sobie 26 mikro i makroelementów i fitozwiązków, dzięki czemu możemy kontrolować naszą wagę ciała, możemy oczywiście schudnąć, jeżeli chcemy i do tego też są opracowane specjalne treningi, tutaj poznaniacy będą mogli się przekonać. Zastępuje to nam posiłek, posiada w sobie kalorie, więc odchudzanie staje się przyjemnością dla tych osób, które by chciały i się nie męczymy, nie głodujemy, bo musimy się zdrowo odżywiać. Jasne. Tak? Bardzo dziękuję za te informacje. Czas nas goni, ja wiem, tak, że... a my się napijemy. Właśnie, my się napijemy, ale w przerwie reklamowej, bo teraz muszę zrobić przerwę reklamową, jeszcze muszę wrócić do kuchni, bo tam już czuć te piękne zapachy, a już i tak jesteśmy po czasie. Bardzo dziękuję za te informacje. Również. Moim gościem teraz była Sylwia Chrzanowska-Hajlik, firma Monavi. Polecamy Państwu produkty tej firmy. Zostańcie z nami po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że jeszcze realizator nas wpuści na antenę, mimo że już dawno po czasie. Dziękuję.